na wspólnym gołębniku w Czersku. Zastaliśmy akurat kolegę Sebastiana Ostoje, tak trochę znienacka, i widzimy, co on robi. To, co nam zapowiadał ostatnio, teraz mamy możliwość zweryfikować, czy rzeczywiście tak się dzieje. Dlatego podejdziemy bliżej. On jest naprawdę zaskoczony tym, gdyż nie mówiliśmy mu, że podjedziemy. Akurat tak się składa, że jedziemy teraz do kolegi Ruteckiego, kolegi Nowickiego, i po drodze jest Czersk. Zobaczmy, tak już wyglądają wyposażone regały, w regały boksy poszczególne. O, tutaj kolega już tak w korytarzu ma też, widzimy, i ruszt położony. Teraz tutaj widzę, domalowuje tutaj te przestrzenie wybite deskami. O, cześć Seba. O, tak znienacka trochę cię podeszliśmy, nie? Zdziwiony jesteś na pewno. Widzimy, kolega tutaj właśnie przygotowuje się do przyjmowania gołębi. Którego gołębie zaczynasz przyjmować, przypomnijmy kolegom? Od 20. Od 20. Tak, czyli mamy jeszcze 10 dni. Że jeżeli ktoś ma wcześniejsze młode, chciałby już teraz przysłać, to tak jak mówiłem, po świętach już. Dobrze. Jesteśmy przygotowani, zresztą dwa gołębie już są. Już są tutaj? Tak. Pokaż je. Muszę ten to pokażemy, zobaczymy od razu. Widzimy, tutaj jest. Aha, bo tutaj zabezpieczyłeś to, tak? Tutaj to kolega taką ma troszeczkę jeszcze. Tutaj widzimy, prace trwają, ale one się już, to już jest końcówka, będą za chwilę już wykańczane te gołębniki. Będą zamontowane, tak jak pokazywaliśmy i mówiliśmy, woliery takie przed tym, tutaj w tych wolnych przestrzeniach. Też jak tutaj słońce teraz operuje od wschodu, mamy godzinę, nie wiem, około 10. Około 10 godziny, tak. O, widzimy, kolega z zamknięciem, oba takie specyficzne. A kogo to są gołębie? Z Niemiec akurat. Z Niemiec, tak? W miejscowości Korbach. I kto to jest za hodowca niemiecki, który je przysłał? To jest spółka SG. Tak, tak. Jaka? Spółka. Ja wiem, ale jak się dziadek to... Dziadek z wnukiem jest spółka. No widzę, SG, czyli kurde... Opa i Enkel. Tak, zobaczmy. O, kolega teraz tutaj otworzy nam, pokaże, tak? Gołębie przyszły wcześniej. O. Zobaczmy. I możemy sobie teraz wejść. I tu już jest wyposażony praktycznie całkowicie. Ja tu przymknę od razu, Sebastian, nie? O, widzimy. I tak będzie wyglądała tamta część, którą przed chwilą kolegom pokazywałem. Tutaj jeszcze ja otworzę, może tak przy okazji, jak już przejdziemy do tych gołębi. O, widzimy, tak wygląda gotowe, wyposażony jeden z boksów. O, i patrzymy teraz, już są te pierwsze gołębie. Młodziutkie, takie dwa, nakrapiane. Bardzo młode. Kiedy przyszły? Przed świętami? Akurat ten hodowca tutaj Polak przywiózł przed świętami. I one tutaj sobie siedzą. No widzimy właśnie, dobrze. O. Może za małe, ale... To karmy masz, kurczę, za przeproszeniem, tyle, co jakbym miał na kilka, na 10 gołębi prawie. O, jest gołąbek. Przepuszek na głowie mają. Jaki mu numer? DV 11, 8720 i 1106, no widzimy. Pierwsze gołębie u kolegi Sebastiana są. To kiedy, Seba, cię odwiedzić, żebyś już tutaj więcej pracy miał, bardziej zaangażowany? Kiedy planujesz zakończyć? W ciągu najbliższych dni? Tak, tak. Tylko drzwi no. Tam w zasadzie zostały, teraz tutaj robimy na zewnątrz. Widziałem, malujesz tu. Wtedy woliery, wloty przywieziemy Sebastianowi. Sebastian jeszcze zamontuje te wloty. System zamontujemy i już będzie można rozpocząć lotowanie. O, dobra, nie przeszkadzamy. Praktycznie już są też gotowe, będą może dzisiaj nawet zakładane. Dobra, także na razie nie przeszkadzamy. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.